Czołem. Dzisiaj porozmawiamy sobie o państwie, które jawi nam się jako jakiś wymysł najbardziej absurdalnych teorii spiskowych, a które przez krótki czas, dokładnie 133 dni, istniało naprawdę. Mowa będzie o Węgierskiej Republice Rad, efemerycznym tworze, który powstał niejako na gruzach monarchii austro-węgierskiej i wprowadzał na terenie Węgier komunizm na wzór bolszewicki, ten po rewolucji październikowej. Co znamienne, Węgierska Republika Rad nie była nawet próbą implementacji systemu komunistycznego na grunt węgierski, ale kopią, kalką Rosji sowieckiej. Międzynarodówka była oficjalnym hymnem, czerwony sztandar flagą, czerwona gwiazda herbem. I co ciekawe, niemalże 100% stanowisk rządowych objęli Żydzi, mimo że stanowili około 5-6% populacji Węgier. Na pewno każdy z Was słyszał wiele teorii spiskowych, w których to Żydzi rządzą światem, albo to komunistyczni politycy są Żydami. Zazwyczaj są to bajki, które nie mają odniesienia w rzetelnych źródłach, ale Węgierska Republika Rad jest tutaj wyjątkiem. W tym państwie faktycznie całą władzę stanowili Żydzi, pomimo że stanowili tylko kilka procent mieszkańców. Jedynym etnicznym Węgrem w rządzie Węgierskiej Republiki Rad był Sándor Gárdai. Późniejszy przywódca komunistycznych Węgier, tych powojennych, Matthias Rákosi, nawet zażartował, że Żydzi wzięli sobie jednego Węgra do rządu, żeby ktoś miał możliwość wypisywać wyroki śmierci w szabas. Na zdjęciu wspomniany wyżej Sándor Gárdai, jedyny etniczny Węgier w rządzie węgierskim. A tutaj na zdjęciu Matthias Rákosi, który rządził Węgrami w czasach stalinowskich, kiedy to po roku 1945 Węgry po raz drugi znalazły się w orbicie komunizmu. Co warto wspomnieć, Rákosi współtworzył już Węgierską Republikę Rad, był zastępcą komisarza ludowego do spraw handlu. Jak widzimy na mapie, Węgierska Republika Rad obejmowała tylko mały kawałek Węgier z czasów monarchii austro-węgierskiej. Był to jednak fragment zbliżony do dzisiejszych kształtów tego państwa i zamieszkany w przemożnej wielkości przez zwarty etnicznie naród węgierski. De facto głową Węgierskiej Republiki Rad był Béla Kun, żydowski komunista, minister spraw zagranicznych, a de facto osoba rządząca państwem. Sándor Gárdai jako premier i głowa państwa miał takie symboliczne uprawnienia. Bezpośredni kontakt z Leninem miał Béla Kun. Jeśli chodzi o wpływy żydowskie w Węgierskiej Republice Rad, dochodziło nawet do takich absurdów, że minister do spraw chorwackich był Żydem. Sam Béla Kun po upadku Węgierskiej Republiki Rad uciekł do Związku Radzieckiego, gdzie kilkanaście lat później padł tak zwaną ofiarą wielkiej czystki. Cóż, możemy powiedzieć, tak kończą komuniści. Węgierska Republika Rad pomimo 133 dni swojego trwania cechowała się niesamowitym terrorem i komunistycznymi represjami, a także próbą implementacji bardzo szkodliwych i zabójczych rozwiązań z zakresu gospodarki centralnie planowanej, kolektywizacji czy różnych innych kwestii związanych z ideologią bolszewicką. Cóż, możemy powiedzieć, że żaden etniczny Węgier nie mógłby wziąć udziału w zagładzie własnego narodu. Dlatego być może bolszewicy z Moskwy posłużyli się ludźmi, którzy nie identyfikowali się z narodem węgierskim, jego dziedzictwem, kulturą i historią, gdyż w taki sposób byłoby im o wiele łatwiej wprowadzać komunizm. Inni znani przedstawiciele Węgierskiej Republiki Rad to m.in. widoczny na zdjęciu Tibor Samueli, odpowiedzialny w Radzie Komisarzy Ludowych za edukację, a także był zastępcą komisarza do spraw wojny, umarł poprzez popełnienie samobójstwa podczas nielegalnego przekraczania granicy z Austrią po
upadku Republiki Rad. A tutaj inny ciekawy przykład, ciekawy z innego powodu. George Lukasz, który w czasie Węgierskiej Republiki Rad również zajmował się edukacją, a w następnych latach, aż do czasów powojennych, był autorytetem nowej lewicy, forsował pedofilskie rozwiązania w zakresie edukacji seksualnej, a także w zakresie rozbijania tradycyjnych pojęć rodziny itd. Uchodzi za jednego z czołowych lewicowych intelektualistów. A tutaj na zdjęciu Wilmosz Bem, minister obrony narodowej, związany także z kwestiami wojskowości. Podobnie jak wszyscy członkowie rządu Węgierskiej Republiki Rad, był z pochodzenia Żydem, mimo że na terenach przez nich kontrolowanych Węgrzy stanowili ponad 90% wszystkich mieszkańców. Każde piekło ma jednak swój koniec i podobnie było z Węgierską Republiką Rad, która upadła 1 sierpnia 1919 roku. Korzystając z próżni, która się wówczas wytworzyła, regent Horthy utworzył w roku 1920 Królestwo Węgier ze sobą jako regentem i tak Węgry funkcjonowały w dwudziestoleciu międzywojennym aż do praktycznie końca wojny. Na mocy ładu jałtańskiego Węgry ponownie znalazły się w orbicie wpływów Związku Radzieckiego i do roku 1989 pozostawały przynajmniej de jure państwem komunistycznym, jednakże nawet ten komunizm był inny od tego z roku 1919. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy vlog. Dziękuję wszystkim za oglądanie i słuchanie. Zapraszam także do subskrybowania kanału, żebyście mogli być zawsze na bieżąco z nadchodzącymi filmami. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie i pamiętajcie, teorie spiskowe bardzo często są absurdalne i oderwane od jakichkolwiek źródeł czy rzeczywistości, ale często może zdarzyć się tak, że stanowią część jakiejś prawdy, albo czasami nawet życie może być bardziej zaskakujące niż teorie spiskowe i takie państwa mogą istnieć naprawdę.